żeby nauczyć się negocjować, nauczyć się rozmawiać, nauczyć się rozwiązywania tych trudnych naszych spraw poprzez rozmowę, poprzez właśnie taki życzliwy kontakt. Rozmawiamy dzisiaj o mediacjach szkolnych, o mediacjach rówieśniczych, o takim sposobie załatwiania szkolnych problemów i konfliktów, który nie wskazuje winnego, nie wskazuje kata i ofiary, tylko pozwala znaleźć lepszą drogę do lepszego, składniejszego funkcjonowania pojedynczych osób, grup rówieśniczych i całej szkoły. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie ze sobą rozmawiali w obecności kompetentnego mediatora dorosłego lub w obecności mediatora rówieśniczego, czyli kolegi, koleżanki, osoby, która ma specyficzne cechy, która też jest po szkoleniu, która pomoże im przejść drogę od tego, co się stało, do tego, jak to rozwiązać. Mediacja jest takim rozwiązaniem, które w zasadzie na terenie szkoły można wykorzystywać w każdej sytuacji. Bo czy to będą sprawy związane z przemocą psychiczną, nawet fizyczną, czy z nieporozumieniami na poziomie kradzieży, przezywania, dokuczania, wszystko można omówić. Bo na czym polega mediacja? Dwie strony sporu, konfliktu dobrowolnie zasiadają do rozmowy w obecności trzeciej osoby, która daje im przestrzeń i czas na to, żeby powiedzieli dlaczego, skąd to się wzięło, o co chodzi i co by chcieli uzyskać. To samo ma szansę powiedzieć i zrobić druga osoba. I teraz mediator tak kieruje rozmową, że oni nagle w trakcie tej rozmowy odkrywają, aha, to o to chodzi, aha, to możemy tak zrobić, ojej. I oni bez pomocy już mediatora, poza tym, że on kieruje troszkę tą rozmową, wymyślają najlepsze dla nich obojga rozwiązanie. I to jest sytuacja win-win. Ja przyznam się szczerze, że to jest temat szczególnie bliski mojej pracy zawodowej. Od 10 lat jestem mediatorem. Mediatorem oświatowym w ramach obowiązków doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pracuję jako mediator oświatowy i prowadzę fizycznie te mediacje. Myślę, że w czasie współczesnym, kiedy występuje wiele różnic zdań, sporów, sytuacji napięć w grupach rówieśniczych, mediacje oświatowe, rówieśnicze są bardzo, bardzo wskazane. No, o tym, że jakie one mają zalety, dzisiaj na tej konferencji bardzo dużo mogą usłyszeć dyrektorzy. Jest to nowoczesny trend w systemie oświatowym, tworzenie i oddawanie pewnych kompetencji młodym ludziom, kolejnych. Ja myślę, że mediatorzy rówieśniczy lepiej rozumieją potrzeby przede wszystkim środowiska, znają łatwiejszą drogę dotarcia do swoich równolatków, do kolegów, do ludzi, z którymi mają inne relacje, często towarzyskie i tak dalej. Im jest łatwiej wzbudzić zaufanie. No między nami, nauczycielami a uczniami nie powinno być bariery, ale jest bariera wiekowa, bariera doświadczenia, bariera kierowania się różnego rodzaju przepisami prawa, bariera asekuracji przed popełnieniem błędu. Młodzi ludzie nie są skażeni tego rodzaju jeszcze, albo może i też nie myślą o tych wszystkich uwarunkowaniach, im jest łatwiej. No i myślę, że wypracowane przez nich na tym poziomie pewne konsensusy i rozwiązania mediacyjne odpowiadają ich potrzebom, ich mentalności, ich wiekowi rozwojowemu. I rzeczywiście w dobie dzisiejszego problemu, jaki się pojawia praktycznie w każdej szkole, ta mediacja rówieśnicza, szkolna jak najbardziej jest potrzebna i na pewno będę myślała o tym, aby również i w mojej szkole coś takiego wprowadzić. Myślę, że zarówno mediacje rówieśnicze, jak i mediacje szkolne naprawdę są pomocnym narzędziem w pracy nie tylko dyrektora, ale nauczycieli, wychowawców i pedagogów i pozwolą na poziomie placówki przyjrzeniu się w
trochę inny sposób konfliktom, które zawsze występują. W grupie rówieśniczej myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby te konflikty w którymś momencie nie wystąpiły. I sądzę, że ta konferencja przyczyni się do ich rozwiązywania w sposób bardziej konstruktywny. Chcielibyśmy wrócić do tego, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać. A naukę trzeba, wiadomo, zaczynać od najmłodszych lat. Mamy taką nadzieję, że mówiąc, szczególnie to, co pani Dorota Zabacka dzisiaj powiedziała, traktując dzieci jak partnerów, ale też dając im taką szansę bycia sobą, i szansę tego, żeby się mogły wypowiedzieć i żeby dać im to prawo, to dzieci zaczną ze sobą rozmawiać. I myślę, że jeśli zaczniemy od Jasia, to kiedyś ten Jan wykorzysta te umiejętności. Także celem dzisiejszej konferencji jest to, żeby przekonać uczestników tego spotkania do tego, żeby nauczyli młodzież i dzieci komunikacji.